Organizacji działających, zarejestrowanych na terenie powiatu jest bardzo dużo. Niemniej jednak są organizacje, które są bardzo prężne. Działają, pozyskują środki, widać je w społeczeństwie, ale są też organizacje, które jak gdyby działają tylko na papierze. Naszą ideą jest to, żeby pobudzić te organizacje do działania, bo jak wszyscy wiemy, tych środków, które są zapisane nawet w RPO naszym województwa, jest bardzo wiele. Tych środków, które mogą te organizacje pozyskać, też jest bardzo dużo, ale i zadań, oczekiwań mieszkańców naszego powiatu jest też dużo. Te prężne organizacje, które działają na terenie powiatu, myślę, że one są widoczne. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od 2008 roku. W lutym skończyliśmy 8 lat. Zaczęliśmy 9. Mamy sporo propozycji dla swoich słuchaczy, a jest ich 300, bo jest to 40 różnych propozycji, czyli różnego rodzaju zajęć, różnego rodzaju warsztatów, między innymi literackich, które dzisiaj tutaj będą się prezentowały. Prowadzę grupę literacką na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostródzie. I dzisiaj mamy taką specyficzną uroczystość. Będziemy wspominać nasze dwie koleżanki seniorki, które niestety nie są już wśród nas. Jedna w zeszłym roku odeszła od nas, twórczyni głównie utworów literackich, a w tym roku w styczniu odeszła druga koleżanka, która cudownie recytowała wszystkie utwory, a poza tym była niesamowicie aktywna. Także brak tych dwóch osób jest taki odczuwalny. Ale chcemy dzisiaj w gronie ludzi, którzy ją i Alę Kowalewską, i Reginkę Stemplewską znali, cenili i chcemy po prostu oddać im hołd, powspominać. Moja grupa literacka będzie czytała różne utwory. Będą to utwory zarówno Reni Stemplewskiej, jak i nasze, tych osób, które są w tej chwili aktywne w grupie. A teraz proszę posłuchać. Na moim oceanie. Na moim oceanie bezpiecznie statkiem płynę. Wiem, że nic się nie stanie, nim do portu zaginę. Na oceanie marzeń spotykam wciąż żeglarzy. Mamy chór, mamy zespół wokalny, mamy teatr, mamy zespół literacki, fotograficzne zajęcia się odbywają, malarskie, hafciarskie, więc naprawdę jest z czego skorzystać. Należy wspomagać te organizacje, próbować pomagać, próbować współpracować, bo to jest chyba najlepsza i najcenniejsza inicjatywa, bo zawsze ona jest oddolna. I zadaniem czy rolą samorządu, czy ludzi sprawujących jakąkolwiek władzę jest po pierwsze nie przeszkadzać, a jak jest możliwe, to wspierać takie działania. Stowarzyszenie powstało z takiej potrzeby działania na rzecz mieszkańców wsi, na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców we wsi. No przede wszystkim też, bo sołectwo samo w sobie też dużo działało, ale jednak sołectwo nie może pozyskiwać funduszy i sołectwo nie ma takich instrumentów, że może do postępowań się włączyć, do takich formalnych spraw. Całe nasze otoczenie tutaj, te zielenie piękne, które rosną, to za sprawą środków unijnych, które otrzymywaliśmy z takich niedużych projektów Kapitał Ludzki i tutaj mieliśmy dwa takie projekty, agroturystyka, też potrawy regionalne, ginące zawody. No i przy tej okazji właśnie te wszystkie krzewy sadziliśmy, upiększaliśmy to obejście.
No i jeszcze pracy na pewno mamy dużo. Z Funduszu Sołeckiego zaczęliśmy już budowę placu, grodzenie tego wszystkiego, no ale to jeszcze wymaga środków i jeszcze to wszystko wykańczamy. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie konkursu FIO. Złożyliśmy wniosek wspólnie z Stowarzyszeniem Zliwy i z Majdan. No i mamy nadzieję, że przejdzie, bo to jest taki projekt historyczny, na którym nam bardzo zależy. No, myślę, że w tym czasie, jak jestem sołtysem, to naprawdę sporo się zaczęło dziać, bo z chwilą, gdy zabrano nam szkołę w 2000 roku, to zostaliśmy bez żadnego takiego naszego kulturalnego kącika. No i wtedy okazuje się, że pani burmistrz ówczesna Róża Krześniak złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o budowę świetlicy. No, że mieliśmy tutaj taką gminną okazałą działkę, no i okazuje się, że to stało się faktem. No i we wrześniu to zaczęto budować, w grudniu już stała nam świetlica. Obawialiśmy się, że to będzie pewnie budynek mało trwały, bo tak szybko postawiony, ale okazuje się, że nie, że rzeczywiście wszystko jest. Mamy jeszcze takie ciche nadzieje, że może pozyskamy w przyszłości jakieś środki i rozbudujemy jeszcze strych, który jest tam niewykorzystany. Życie społeczne wygląda różnie. Są różne okresy, kiedy jest naprawdę fajnie. Zwłaszcza jeśli organizujemy imprezy typu Noc Wianków, Dożynki. Wtedy bardzo duża liczba osób się angażuje. Mamy też fajną imprezę choinkową, bal karnawałowy, organizowany dla dzieci. I też wtedy widać, że ta społeczność się łączy wspólnie, żeby zadziałać. Teraz też do starostwa został złożony taki projekt, który ma właśnie tą młodzież taką odstającą integrować w kierunku. Idziemy no, tych potraw regionalnych, może to jedzenie jakieś takie zbliży tą młodzież i konkretnie ich zachęci jeszcze do takiego jakiegoś wspólnego działania tutaj na rzecz środowiska. Myślę, że to jest najlepsza forma aktywności ludzi, bo ludzie sami się skupiają, sami działają, wyznaczają sobie cele i poprzez swoją działalność czasami charytatywną próbują pomagać czy wspierać społeczeństwo. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych, rzecz jasna, jest to bardzo fajna akcja, myślę, że jest to strzał w dziesiątkę. Możliwość mają korzystania przede wszystkim dzieci, młodzież, od szkół podstawowych do szkół średnich. Spotykają się tutaj oczywiście po zajęciach szkolnych, gdzie mają możliwość odrabiania lekcji, integrowania się, bawienia. Bardzo ulubioną zabawą jest karaoke, więc wykazują się śpiewaniem. Oczywiście mamy wspólny posiłek, który jest jakby bardzo ważnym punktem, żeby dzieci też skorzystały właśnie z posiłków, żeby może nie każdy ma tą możliwość jeszcze wieczorem, że tak powiem, zjeść. Robimy kolację i no, tosty i pani wyjmuje z tostera i później przynosimy tą kolację i wszyscy razem jemy. Wspólnie rysujemy, bawimy się, śpiewamy, tańczymy. Lubię przychodzić, bo tu jest miła atmosfera, fajni ludzie, można dużo no, tu robić, zapoznać się, śpiewać. Lubię tutaj przychodzić, ponieważ jest fajnie, dużo dzieci, można się pobawić i jest fajnie. A najbardziej lubię tutaj robić na przykład śpiewać albo inne zabawy w kąciku z dziećmi młodszymi się bawić. Lubię tutaj przychodzić, bo można sobie malować i śpiewać i można też chyba potańczyć. Lubię tu przychodzić, ponieważ mogę tutaj odrobić lekcje, wolontariusze mi pomagają. Nie wiem, w sumie jest fajnie.
Wychodzimy na dwór, rysujemy kredami. Odrabiamy lekcje. Na przykład, gdy ktoś ma z czymś trudności, to pani wytłumaczy, pomaga. Też planujemy przyszłościowo, żeby dzieciaczki mogły wyjść poza tutaj tą świetlicę, byśmy korzystali z terenów otwartych, czy jakieś spacery, czy skorzystanie z obiektów sportowych, żeby też w jakiś sposób im to urozmaicić.